Praktycznie pierwsze drogi w Świecinie, gdzie pokazała się kostka, nie mówię o tej kostce koło świetlicy, która została wcześniej położona. To jest droga łuczników oraz druga droga Piotra Dunina. Razem prawie pół kilometra, no niecałe, 530 tysięcy złotych, także troszkę to kosztowało. Część dróg zrobiliśmy w płycie Jumbo, część w kostce, dlatego płyta Jumbo ze względów wód opadowych i terenu biologicznie czynnego, żeby jednak nie robić to w kostce, bo był problem z odprowadzeniem wód opadowych. Obok mamy rezerwat przyrody, więc jakoś należało z tego wybrnąć. To z funduszy rządowych, jedna i druga. Jedno z rządowych funduszy inwestycji lokalnych, a drugie dofinansowanie to jest z Polskiego Ładu, także razem z tych dwóch funduszy udało się wykonać Świecin.